To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Podcast 8:10 Gazeta Wyborcza, przy mikrofonie Michał Olszewski. Naszym gościem jest Rafał Arczy-Iroszkiewicz, założyciel Fundacji Stowarzyszenia Pogoń Ruska. Witamy Cię, Rafale, serdecznie. Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy rozmawiać o Ukrainie i pomocy humanitarnej, chciałem Cię zapytać o granicę i o to, ile masz pieczątek w paszporcie. Teraz właśnie 40 została wbita w paszport. Jeździsz do Ukrainy właściwie od pierwszych dni? Nie. Ja najpierw przez pół roku wysyłałem razem z moimi ukraińskimi znajomymi, wysyłaliśmy transporty. Stwierdziłem, że chociaż raz muszę pojechać, żeby zobaczyć, jak jest w Ukrainie, zrobić jakiś promocyjny film. No i pojechałem raz i tydzień później już byłem w Bachmucie. Jak wspominasz ten pierwszy wyjazd? No był to dla mnie szok, jakby przede wszystkim nigdy nie byłem w Ukrainie wcześniej, więc trochę... Ukraina przypomina trochę taką Polskę lat 90. przed wejściem do Unii Europejskiej, czyli widać tą biedę, która jest wszechogarniająca, ale też McDonaldy, nowoczesne stacje benzynowe, billboardy. Więc tak, byłem w lekkim szoku, natomiast po tej pierwszej podróży uznałem, że to, co robimy, jest niewystarczające. Samo wysyłanie rzeczy to nie jest to, co chcielibyśmy robić. I zaczęliśmy wozić bezpośrednio do żołnierzy. Zapytałem cię o te pieczątki w paszporcie, dlatego że należysz do tych ludzi, którzy jeżdżą do Ukrainy z pomocą humanitarną, którzy jeżdżą najczęściej i właściwie, jeśli mnie pamięć nie myli, to od 2 lat jesteś nieustannie w drodze. Na przykład kwiecień miałem taki, że byłem 4 razy w Donbasie, więc łącznie spędziłem 7 dni w Warszawie w ciągu całego miesiąca. Tylko przeprać ciuchy, załadować samochody i z powrotem na Donbas. Jaka obecnie sytuacja jest w Donbasie? Bardzo zła. Niestety, no Rosjanie mają wielką przewagę technologiczną, jeżeli chodzi o bomby lotnicze i o drony. Jeszcze rok temu, żeby Rosjanie zaatakowali dronem FPV, musieli zobaczyć jakieś zgrupowanie tam kilkunastu Ukraińców. Teraz każdy jeden ukraiński żołnierz lub żołnierka trwa na niego polowanie za pomocą drona. Drony mają coraz dłuższy zasięg, działają na coraz innych zakresach, są tanie w produkcji niestety. To jest pierwsze podstawowe zagrożenie. Drugim zagrożeniem są kierowane bomby lotnicze, które tak naprawdę są niezastrzeliwalne. Można odpalić z samolotu 200 km od granicy. Ta bomba sobie szybuje i w ostatnim momencie odpala swoje silniki i po prostu niszczy całe budynki. Taka bomba jest w stanie zniszczyć pół ulicy. I Rosjanie mają mnóstwo tych bomb. I w ten sposób na przykład teraz zniszczyli New York. Po prostu nie zdobywali go, tylko zrównali go z ziemią. Jak to wpływa na morale cywili, którzy tam jeszcze zostali? Cywile to jest ciężki temat. Moim zdaniem cywile zostają tam dlatego, bo no, nie oszukujmy się, albo czekają na Rosjan, ponieważ kojarzy im się to z lepszym życiem. Prorosyjscy są głównie cywile w miastach. To są cywile, których rodzice przyjechali z jakichś takich rejonów głęboko wiejskich, w głębi Rosji i kojarzą, wszystkie identyfikują Związek Radziecki z Rosją, a Rosję z dobrobytem. Natomiast na wsiach ludność jest dużo bardziej proukraińska, ponieważ oni z kolei są potomkami kołchoźników, a kołchoźnicy w Związku Radzieckim byli niewolnikami, nie mieli nawet dowodów osobistych, nie mogli puszczać kołchozu. Więc to jest tak, że ci, którzy kojarzą Związek Radziecki z dobrobytem, są prorosyjscy, a ci, którzy znędzą, są proukraińscy. Natomiast ci ludzie w większości nie mają dokąd się udać. To jest tak, że wszyscy ci, którzy mieli już rodziny na Zachodzie, których stać było na wyjechanie, nawet na zachodnią Ukrainę, już wyjechali. Ci ludzie, którzy zostali, to są ludzie, których nie stać na opuszczenie tego terytorium. Może powiem przy okazji, że warto śledzić twój profil na Facebooku, dlatego że opowiadasz nie tylko o pomocy humanitarnej i zachęcasz nie tylko do udziału w zbiórkach, o których opowiemy za moment więcej, ale również analizujesz na bieżąco to, co widzisz w strefie przyfrontowej. Jeżeli nie jestem w Ukrainie, staram się codziennie napisać felieton na jakieś 30-50 tysięcy znaków. To jest jedyna rzecz, w której jestem taki konsekwentny. Natomiast wiadomo, że jeżeli jestem w Ukrainie, to rzucam tylko małe relacje, ale codziennie mamy jakiś update i na stronie Pogoni Ruskiej na Facebooku i na moim prywatnym profilu. A chciałem cię zapytać, czy od początku, od pierwszego wyjazdu koncentrowałeś się na pomocy dla wojskowych, czy też pomagałeś najpierw ludności cywilnej, a potem dopiero zacząłeś jeździć na front? Najpierw koncentrowaliśmy się głównie na pomocy takiej typowo humanitarnej i pomocy dla szpitali. Z czasem zrobiły się to szpitale wojskowe, no i wyewoluowało do pomocy wojsku. Ponieważ ja jestem bardzo przeciwny takiej postawie, że pomagajmy tylko cywilom, a nie pomagajmy wojsku, bo to doprowadzi do eskalacji. Jeżeli wojsko ukraińskie nie wygra, to koszmar cywilów będzie trwał cały czas.
jakby tylko pomagając wojsku, skracamy cierpienia cywilom. Przywiezienie jakichś zup chińskich, jakichś rzeczy dla cywili ułatwia im życie, ale wcale nie kończy ich tej udręki. Tylko wspieranie ukraińskiego wojska może zakończyć ten konflikt. Czy ty widziałeś sytuacje, o których często opowiadają dziennikarze i dziennikarki znajdujący się w strefach przyfrontowych? Mianowicie czasami spotykamy się z takimi historiami, które pokazują, jak dobre chęci zespołów humanitarnych jeżdżących daleko na wschód Ukrainy de facto obracają się przeciwko ludności cywilnej. To znaczy słychać czasami opowieści o ludziach, którzy dzięki pomocy humanitarnej zaczęli żyć paradoksalnie lepiej, mimo że żyją pod bombami, ponieważ pomoc humanitarna jest na tyle intensywna, że oni mają coś, czego przed wojną nie mieli. W związku z tym oni nie chcą z tej strefy przyfrontowej wyjeżdżać. Spotykałeś się z takimi przypadkami? Spotkałem się z przypadkami, gdzie ludzie nie chcą, nawet dzisiaj nie chcą wyjeżdżać z czasów jaru, który jest notorycznie bombardowany. Ale nie wydaje mi się, żeby to było spowodowane tym, że pomoc humanitarna dociera do tych ludzi i jest im tak cudownie. Wydaje mi się, że tej pomocy humanitarnej już nie ma tak dużo wcale. Nawet jedna organizacja, a jeździ teraz dosłownie kilka, może kilkanaście, to nie jest kilkadziesiąt organizacji albo kilkaset jak dwa lata temu, nie wydaje mi się, żeby ona była w stanie wyżywić wieś przyfrontową, a co dopiero cały rejon. Nie spotkałem się z tym, żeby Ukraińcy, spotkałem się oczywiście z tym, że Ukraińcy albo Ukrainki nie chcą opuszczać swojego terytorium, ale nie dlatego, bo mają tak świetnie, bo wolontariusze przywozą im jedzenie, absolutnie nie. No dobrze, ale wiesz, jesteś wolontariuszem, masz dostęp do bardzo tanich komputerów, kupujesz 100 komputerów, wieziesz te komputery w pobliże strefy frontowej, rozdajesz je dzieciom. To jest jakiś taki, no, upgrade, powiedziałbym, ich życia często. Przestaliśmy robić już pomoc humanitarną taką stricte. Jeżeli już działamy humanitarnie, to raczej za pomocą projektów. Na przykład teraz mamy projekt, na który szukamy pieniędzy. 5 dzieci, po które utraciły kończyny i chcemy zrobić im protezy w Warszawie. Mamy fajny projekt na to, ponieważ Ukraina dzieciom nie zapewnia protez, tylko dorosłym. My mamy fajny projekt i mamy też inny projekt, gdzie chcemy wyremontować boisko dla dzieciaków z okolic Charkowa, ale również z rodzin pochodzenia polskiego w Mościskach. I raczej nie wozimy już komputerów czy czegoś do szkół. Szkoły nie działają tak naprawdę w pasie przefrontowym. 60% dzieci w Ukrainie jest teraz pozbawione dostępu do edukacji. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Wiesz, no to są jakieś jednostkowe przypadki, jeżeli ktoś dostanie komputer i stwierdzi, a zostanę, bo może dostanę jeszcze rower na przykład za miesiąc. Te rzeczy nie są warte zostawania w tych miejscach. Natomiast tak jak mówię, ci ludzie nie mają się dokąd udać. Większość ludzi, z którymi rozmawiałem w terenach przyfrontowych, ma rodzinę w Rosji, więc nie ma nikogo w zachodniej Ukrainie. Rząd płaci bardzo słabe pieniądze ludziom, którzy ewakuują się z rejonów przyfrontowych. To jest około 300 zł, jeżeli nie jesteś zdolny do pracy, i 200 zł, jeżeli jesteś zdolny do pracy. Więc no nie wyobrażam sobie, jak ułożysz sobie życie w winnicy na nowo, nie mając mieszkania, znajomych, nikogo, pracy za takie pieniądze. To wróćmy na chwilę do tej różnicy pomiędzy pomocą humanitarną, która trafia na tereny cywilne, i pomocą humanitarną, którą zajmujesz się ty. Czyli taką, która trafia bezpośrednio do żołnierzy. Co mówisz ludziom, Polkom, Polakom, z którymi się spotykasz, którzy piszą do ciebie na Facebooku i którzy pytają cię, słuchaj, no dlaczego właściwie pomagać żołnierzom? Trwa wojna, mają przecież broń, te budżety w jakiś sposób są ustabilizowane, po co im pomagać w ogóle? Dlatego, bo oni po pierwsze potrzebują tej pomocy. To nie jest tak, że Amerykanie za wszystko płacą i wszystko im dają. Amerykanie dają im amunicję, Amerykanie dają im czołgi, wozy bojowe, tego typu rzeczy. Nie dają na przykład dronów. Przecież ta wojna to jest wojna dronowa. Walczy się za pomocą albo dronów FPV, które są robione chałupniczo w całej Ukrainie, albo za pomocą Mavików, które po prostu trzeba kupić i przywieźć. Pierwsza faza wojny to była wojna typowo Mavikowa, gdzie Maviki, chińskie drony służyły do rozpoznania, służyły do zrzucania granatów. Nocne drony służyły snajperom na przykład, czyli drony z termowizją, do obserwacji terenu. Rząd, ani Amerykanie nie kupili ani jednego tego typu drona. To wszystko przywieźli wolontariusze. Ja uważam, że wbrew jakby niektórym, że wojna Rosji z NATO jest bardzo prawdopodobna w ciągu najbliższych 5 lat. I już nawet z czysto takiego samolubnego podejścia, naprawdę lepiej, żebym woził drony do Donbasu niż do Augustowa. I czym bardziej Ukraina wykrwawi wojsko Federacji Rosyjskiej, tym bardziej przejdzie Putinowi ochota na atak na
który Pribałtyka i przemysł suwalski. A czy znaczenie ma coś, co po ukraińsku nazywa się pitrymką, czyli jakiś taki rodzaj psychologicznego wsparcia, który otrzymują żołnierze ukraińscy walczący na froncie i którzy widzą, że nie są sami, że ciągle przyjeżdżają do nich ludzie, że ciągle o nich pamiętamy? Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. My mamy taką filozofię, że pomagamy jak największej ilości brygad. Nie mamy jednej czy dwóch brygad, z którą się kolegujemy i dajemy im wszystkie nasze rzeczy, tylko próbujemy dać jak największej ilości brygad, ponieważ na przykład są brygady, które są, powiedzmy, elitarne lub znane, mają świetne media społecznościowe, na przykład trzecia brygada szturmowa, do której jeżeli ja im dam jednego drona, to pojutrze ktoś przyjedzie do drugiego, za tydzień trzeciego. Natomiast są brygady i spotkałem miesiąc temu jeszcze ekipy ukraińskie, do których nigdy żadni wolontariusze nie dotarli. Więc jeżeli ja mam na przykład 30 dronów, to wolę dać je na 30 brygad. W ten sposób mam pewność, że część z tych brygad jakby nigdy nie dostała jeszcze drona od polskich wolontariuszy. Wracając do tego pytania, jeżeli jedziemy, to ja staram się nie zawracać gitary tym żołnierzom. Czyli po prostu spotykam się z tymi, którym mam oddać rzeczy i nawet ze znajomymi, kumplami staram się, no wiesz, nie zawracać im, tym bardziej, że nic dla nich nie mam na przykład, tak? Ale oni sami do nas dzwonią, o, widzieliśmy na Facebooku, że jesteście w Ukrainie, chodźcie na kawę. To jest dla nich bardzo ważne, bardzo fajne. Ja mówię, ale słuchajcie, dla was nic nie mam, no przepraszam, za miesiąc coś będę miał dla was, teraz muszę obdzielić innych. Oni, nieważne, przyjeżdżaj na kawę. Co mam świadomość, że wiesz, ktoś przyjechał 1500 kilometrów, żeby im pomóc, pokazuje, że oni nie są sami, że komuś zależy na nich, zwłaszcza, że to są obcokrajowcy. To oni się wtedy naprawdę cieszą i też chciałem zauważyć, że nigdy, ale to przenigdy nie zauważyłem żadnego przejawu wrogości wobec ani Polaków, ani wolontariuszy, nigdy. Nawet wśród takich ekip, które można by podejrzewać o jakiś taki skrajny nacjonalizm, nigdy nie widziałem żadnego przejawu wrogości. Zawsze oni się cieszą. Oni są zachwyceni, chodzimy na kawę, jak jest czas, to coś zjeść. I to jest dla nich naprawdę ważne, ta świadomość, że ktoś tu w Warszawie o nich myśli. To wytłumacz mi proszę, jako w pewnym sensie człowiek zajmujący się humanitarką frontową, dlaczego tak wielką radość żołnierzom sprawiają energetyki? Przywiozłem wspólnie z Gazetą Wyborczą i z fundacjami z Krakowa dużo napojów energetycznych i muszę powiedzieć, że to jest coś, od czego oczy zmęczonym żołnierzom ukraińskim błyszczą. Prosta sprawa. Nawet jeżeli nie masz pieniędzy na drony, nawet jeżeli nie masz pieniędzy na uzbrojenie i tak dalej, a wieziesz proste rzeczy, takie jak batoniki albo energetyki, to jest jakiś rodzaj, no powiedziałbym, dobrego ożywienia. Tak, energetyki, batony proteinowe, ale też zwykłe takie batony. Chodzi o to, że żołnierz dostaje zastrzyku takiej energii od tego. Jeżeli on siedzi ileś tam godzin w tym okopie albo blindażu, i lepiej wziąć dwa proteinowe batony, dwa napoje energetyczne i dostać ten zastrzyk energii, tylko trwały, ale zawsze, niż gotować tą rację żywnościową. One są po prostu bardzo wygodne na samej linii frontu, dlatego oni się cieszą. Natomiast też batony proteinowe są ciężko dostępne i drogie. To jest jedna z rzeczy, która jest droższa na Ukrainie niż w Polsce, właśnie batony proteinowe. Więc tak, zawsze batony proteinowe, energetyki to jest szał wśród żołnierzy. Ale dlatego, że biorą je po prostu na linię frontu. Co obecnie jest potrzebne na froncie? Ludzie. Każda ekipa, z którą rozmawiamy, jak pytam ich, czy potrzebny jest samochód, czy potrzebny jest dron, czy... Mówią ludzie, potrzebujemy ludzi. Mobilizacja jest prowadzona słabo, bardzo słabo. Mimo, że prezydent Ukrainy mówi, że mają tyle ludzi, że mogą 4 nowe brygady wystawić, ale nie mają sprzętu, widać te braki. Widać niestety te braki, dlatego oni się też cofają, bo żołnierze nie mają rotacji. Teraz mieliśmy parę przypadków, gdzie próbowali się zrotować i od razu weszli tam Rosjanie i utracili trochę pozycji. Podstawą są ludzie. Braki w ludziach są bardzo widoczne. Natomiast tą drugą rzeczą, no to oczywiście drony i samochody. Stare terenówki 4x4 na ramię, bez zbędnej elektroniki, 20-letnie, byleby rama nie była zardzewiała, one tam robią robotę i ratują życie. Za uzbierane pieniądze kupiłeś i wyposażyłeś karetkę. Właściwie to 3, ale 2 przekazałem, natomiast teraz 1 zostawiłem sobie i ta karetka właśnie zaczyna pracę na Donbasie z jedną z brygad ukraińskich. To oznacza, że sprzęt medyczny jest również potrzebny cały czas. Tak, sprzęt medyczny jest potrzebny. W mojej karetce jest taki typowo karetkowy sprzęt. Sprzęty medyczne typu stare maszyny, które już wychodzą z Polski z użycia, są na pewno potrzebne w szpitalach, ale to nie przy samej linii frontu, to raczej szpitale, gdzie żołnierzy się zwozi. Opowiedziałeś przed chwilą o tym, co mówisz ludziom, którzy pytają cię, czy pomoc ma sens, po co angażować się, skoro to jest kropla w morzu potrzeb. A powiedz mi, jak odpowiadasz na pytania najtrudniejsze, z którymi ja, nie ukrywam,
mam duży problem. To znaczy, co odpowiadasz, kiedy dzwoni do ciebie ktoś, kto chciałby dać pieniądze, albo ktoś, kto daje pieniądze i mówi: Rafał, koło mnie mieszka młody Ukrainiec, który jeździ po Warszawie Mercedesem Kubikiem wartym kilkaset tysięcy albo milion złotych. Co odpowiadasz? Też doprowadza mnie do szału. Jak mam czas, raz na pół roku przejdę Mazowiecką wieczorem i tam jest mnóstwo Ukraińców. I mam takie, wiesz, o, uchylanci, że ich kumple walczą, ja jeżdżę na ten front, dostarczać im rzeczy, a oni się tu bawią. Ale wiesz, sytuacja jest bardziej złożona tak naprawdę. Po pierwsze, wiesz, bo cały czas się przewija przez politykę takie zdanie, że trzeba zabrać ten socjal Ukraińcom. Tylko że państwo polskie w 2023 roku wydało 3,5 miliarda złotych na socjal. Jednocześnie Ukraińcy zapłacili 10 miliardów złotych podatków. Czyli tak naprawdę opłaca nam się trzymać Ukraińców. Państwo polskie na tym zarabia. I na tym, że wydaje im socjal. Po drugie, te wszystkie zdjęcia, wiesz, z galerii Mokotów, albo spod Witkaca, tych Maserati, albo Bentley ukraińskich, no to ja ci powiem szczerze, że wolę, żeby oni wydali te pieniądze w Witkacu, a nie w Berlinie albo w Paryżu. Tutaj wydają swoje pieniądze. Natomiast jest niestety tak, że Ukraina jest skorumpowanym krajem i ci, co mogą wyjechać, to, których stać ich na wyjazd, no to wyjadą i tak. Więc tak, wkurza mnie to, natomiast ja nie pomagam państwu ukraińskiemu, ja pomagam ukraińskim żołnierzom, którzy są moimi znajomymi, są moimi kumplami i którzy bronią teraz nie tylko swojego kraju, ale bronią też Europy i osłabiają Putina, co jest nam jak najbardziej na korzyść. Oczywiście, że mnie denerwują zdrowe byki, które chodzą po Warszawie, ale wiesz, jakby ja robię swoje, chłopaki na froncie robią swoje i nie mam na to do siebie odpowiedzi po prostu. Wróćmy zatem na moment, jeśli pozwolisz, do wcześniejszego wątku, bo rysuje się szczególnie z tych ostatnich twoich wpisów na Facebooku taki dosyć pesymistyczny obraz tego, co dzieje się na froncie. I chciałem cię zapytać, czy te postępy armii rosyjskiej związane są z faktem, że przerwa w zaopatrzeniu wojsk ukraińskich w broń trwała zbyt długo i nie da się tego tak po prostu nadrobić ad hoc, że przyjeżdża na front dostawa broni z Ameryki czy z Niemiec i już wojsko ukraińskie przechodzi do kontrofensywy? W tym momencie Ukrainie idzie źle z dwóch powodów. Pierwszy to jest, jak wspomniałeś, ta przerwa w dostarczaniu broni, ona była bardzo kosztowna dla Ukraińców. Nawet ośmielę się stwierdzić, że to, że oni się utrzymali bez tej broni, zakrawa naprawdę na cud. Teraz sytuacja się trochę polepszyła, ale w momencie, gdy się decydowało w Senacie, na ukraińską armatochaubicę przypadał jeden pocisk dziennie. W dobrych czasach oni wystrzeliwali 80 pocisków dziennie. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest cały czas jest zakaz używania Storm Shadowów i innych rakiet w głębi Rosji. Gdyby Stany Zjednoczone i NATO zezwoliło na używanie tej nowoczesnej broni na lotniskach w głębi Rosji, problem kabów by zniknął. Kaby i faby, czyli te bomby, szybujące bomby lotnicze i szybujące bomby termobaryczne, to jest po prostu podstawa ich taktyki teraz. Oni już nie zdobywają miast, nie walczą każdą ulicę, oni je burzą po prostu, burzą tymi bombami. I samolot może wystartować w Jekaterynburgu, odpalić tego faba o 200 km od granicy i sobie wrócić. Zezwolenie NATO na atakowanie baz, lotnisk w głębi Rosji zmieni sytuację diametralnie. Duży oddźwięk w Polsce wywołała decyzja Sergija Żadana, który zdecydował się wstąpić do batalionu Hartia. Masz kontakt i z Żadanem, i z batalionem, który stale zaopatrujesz. Jak Żadan odnajduje się na froncie i jak w ogóle wygląda sytuacja jego batalionu? Znaczy brygada. Brygada Hartia, w której walczy Sergij Żadan, jest teraz pod Wowczańskiem. Sytuacja się ustabilizowała, ponieważ jakby nie udał się ten atak Rosji na Charków. Oni nie chcieli wcale atakować Charkowa, nie chcieli wejść w głąb, żeby móc do Charkowa strzelać do przodu takiego osiedla, które jest położone na północ do Sałtiwki z artylerii konwencjonalnej. To się nie udało, ale teraz niestety znowu zaczyna się ta taktyka kabowania i fabowania, czyli Wowczański już jest obrócony w ruinie. Niedługo nie będzie się w ogóle gdzie tam bronić. No i nie wiadomo, czy Rosjanie przejdą dalej do ataku, czy nie. Natomiast sam Sergij Żadan ukończył szkolenie, no i teraz wiem, że założył radio Hartia, gdzie brygadowe radio. No, Hartia jest znana z tego, że jest to jedna z niewielu brygad Gwardii Narodowej Ukrainy, która ma 30 dni pełnego szkolenia. To też pokazuje nam, że jaka jest ciężka sytuacja w Ukrainie, skoro ludzie po tygodniu, dwóch tygodniach szkolenia już są kierowani na front. Hartia ma tą żelazną zasadę, że 30 dni szkolenia. No, Sergij właśnie ukończył to szkolenie, no i teraz zobaczymy, gdzie zostaje przydzielony. Ja mam nadzieję, że zostanie w radiu, w tym radiu, no bo jakby szkoda rzucać chłopa na okopy, tym bardziej, że jest bardzo talentowanym artystą i poetą. I świetnie zbiera pieniądze swoją drogą. Świetnie zbiera pieniądze. My właśnie też mamy swoją zbiórkę z Sergijem. Teraz
niedługo, no już mogę się chyba pochwalić, że będziemy we wrocławskiej Ośrodka Komunikacji Miejskiej, będzie ta zbiórka wspólna nasza z Sirhiem, żadanym przez najbliższy kwartał. Ale niestety, no, z pieniędzmi jest coraz gorzej, tak? Jakby jest coraz mniej zbiórek, coraz mniej ludzi wpłaca. No jest ciężko. Zachęcamy zatem, żeby wesprzeć Pogoń Ruską i wesprzeć pomoc humanitarną, która trafi do żołnierzy na front. Powiedz mi, jak cię znaleźć? Najlepiej na Facebooku, albo na moim prywatnym Facebooku Rafał Arci Roszkiewicz, albo na Facebooku Pogoni Ruskiej, po prostu Pogoń Ruska. Jesteśmy też na Instagramie i za chwilę będziemy atakować Twitter, więc niedługo też na Twitterze będzie można nas również znaleźć. Ciągle zastanawiam się nad jednym szczegółem. Użyłam takiego sformułowania, idąc takim trochę wydeptanym torem, pomoc humanitarna. My możemy powiedzieć, że to, co ty wozisz żołnierzem na front, to jest pomoc humanitarna? To jest bardziej pomoc wojskowa. To jest bardziej pomoc wojskowa. Tu bądźmy precyzyjni, przepraszam, bo od początku rozmowy właściwie użyłam tego skrótu myślowego, a powinniśmy doprecyzować, że ty się koncentrujesz na pomocy wojskowej. Znaczy, wozimy też rzeczy, ale to jest jakby nasza poboczna działalność. Głównie koncentrujemy się na pomocy wojsku. Oczywiście nie wozimy broni ani niczego takiego, ale wozimy drony, wozimy samochody, które na przykład służą do ewakuacji rannych, wozimy kamizelki kuloodporne, wozimy hełmy. Wozimy bardziej rzeczy ochronne dla wojska niż takie zaczepne, bo po prostu nie mamy pozwoleń. Nie możemy wozić amunicji ani broni. Więc koncentrujemy się na takich środkach ochrony osobistej, również medycynie taktycznej, jak turnikietach, opatrunkach izraelskich, hemostatycznych i tak dalej. Ale jest to pomoc bardziej wojskowa. Natomiast zawsze bierzemy coś humanitarnego dla cywili przy okazji, jak mamy miejsce. Wyróżnia nas też to, że my wozimy bezpośrednio do rąk żołnierzy, których znamy. Nie współpracujemy z żadnymi fundacjami ukraińskimi, nie współpracujemy z żadnymi merostwami, z żadnymi politykami, z żadnymi nawet dowództwami. Wozimy bezpośrednio do żołnierzy i mamy też pewność, że sprzęt, który przywieziemy następnego dnia albo już tego samego dnia zostanie użyty. To ja chciałem powiedzieć w imieniu Gazety Wyborczej podcastu 8.10, że bardzo kibicujemy twojej działalności i bardzo, ale to bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy i wszystkie nasze słuchaczki, żeby wsparli Fundację i Stowarzyszenie Pogoń Ruska i pomogli w twojej działalności. Chciałem zakończyć takim cytatem z jednego z ostatnich twoich wpisów. Tymczasem znów trzeba jechać, front się sypie, więc trzeba jeździć jak najczęściej i dostarczać pomoc. Oczywiście nasza pomoc to tyle co nic w skali frontu. Jednak jeżeli może uratować choć jednego ukraińskiego żołnierza czy żołnierkę, to jednak warto. Rafale, kiedy wyjeżdżasz do Ukrainy? Jadę jutro, samego rana. Jadę tylko na 3 dni, ponieważ muszę dostarczyć samochód. Po czym wracam pociągiem, pakuję swoje busy i jedziemy już dużym konwojem za 1,5 tygodnia. Trzymamy kciuki. Rafał Arci-Roszkiewicz, Stowarzyszenie i Fundacja Pogoń Ruska. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Michał Olszewski, podcast 8.10, Gazeta Wyborcza. 8.10, podcast Gazety Wyborczej.